Ja może od razu przedstawię naszych panelistów. Michał Błaszczak, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowa. Piotr Kryjon, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Michał Nowakowski dołączy do nas za minutę, bo już wiem. Stefan Życzkowski, Astor, ale także Rada Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Września. Tak jest. I Jędrzej Kowalczyk, prezes zarządu FANUC Polska. Michał Nowakowski, Instytut Badań Edukacyjnych, ambasador mikrokwalifikacji. To się nazywa mieć wejście. Jeszcze w samym środku. Z wszystkimi panami się znamy, jesteśmy w różnych takich relacjach i kontaktach. Natomiast ja chcę zacząć od jednej rzeczy. My dzisiaj będziemy mówili o narzędziach wsparcia MŚP w transformacji w kierunku przemysłu przyszłości. I mam wrażenie, że to, co łączy wcześniejszy temat i ten, to jest kwestia rozwoju kompetencji. I trochę to jest tak, że dyskusja nie jest łatwa do prowadzenia na targach, bo realnie na targach nie mówi się o rozwoju kompetencji, tylko na targach się sprzedaje. Ale może to też jest dobre miejsce, żeby sprzedać tą swoją ofertę. Piotr Kryjon, jaka jest wasza oferta Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości i dlaczego warto z niej skorzystać? Nasza oferta jest bardzo szeroka. Wynika ona z faktycznych potrzeb. Myślę, że poprzedni panel pokazuje, jak bardzo potrzebna jest edukacja i kompetencje. Zaczynając od kompetencji, w tej chwili właściwie podsumowaliśmy 2 lata pracy Obserwatorium Kompetencji Przyszłości. W ramach obserwatorium przeprowadziliśmy kilka desków międzynarodowych, które dały nam podstawę do przygotowania projektu, który zakończył się opracowaniem narzędzia dotyczącego weryfikacji, nazywa się to narzędzie weryfikator kompetencji cyfrowych w zakresie programowania Big Data, Data Science i wizualizacji danych. To jest taki zbiór praktycznych informacji dla tych wszystkich organizacji, które chcą uzupełnić lukę na rynku, która powstała w zakresie kompetencji cyfrowych. Dla pracowników, którzy mogliby te kompetencje posiadać, a jeszcze nie posiadają. Taki bardzo praktyczny wymiar pracy, który został zamknięty w jednym boksie, opracowany przez ekspertów, praktyczny przewodnik, jak samodzielnie rozwinąć tą wiedzę, jak ją uzupełnić, poparty różnego typu testami, kończący się certyfikatem. To jeden zakres dotyczący kompetencji. Kolejny zakres to są narzędzia do szybkiej diagnostyki przedsiębiorstw. Mamy testy, które pozwalają nam na spozycjonowanie przedsiębiorstwa względem konkurencji, tak zwany benchmarking cyfrowy i zielony. Testy, które powstały 2 lata temu, w tym roku zostały oprogramowane. Mamy również narzędzie do samooceny, które służy dla pojedynczego przedsiębiorstwa, które chciałoby dowiedzieć się, w którym miejscu z tą cyfryzacją po prostu jest. Kolejne dwa narzędzia, dwa nawigatory, nawigator technologiczny, nawigator finansowy. Z jednej strony to inspiracja do poszukiwania w zakresie nowych technologii dla tych wszystkich, którzy nie mają takiej wiedzy, a chcieliby ją pozyskać. Oraz nawigator finansowy, który odpowiada na pytanie, gdzie szukać środków na sfinansowanie tego typu zagadnień. Wszystko to zamknęliśmy na stronie narzędziowej, która została uruchomiona 1,5 miesiąca temu. Zachęcam do korzystania. Jest to taki bardzo praktyczny przewodnik dla tych wszystkich państwa, którzy poszukujecie, rozpoczynając od diagnozy, przechodząc przez inspiracje, kompetencje, kończąc na finansach. Dziękuję bardzo. Bardzo kompleksowe pole i oferta. Natomiast ja ją chciałem zderzyć z czymś innym, na przykład doświadczeniem Astora. To wasze właściwie już kilkudziesięcioletnie prawie doświadczenie, to jest pewnej takiej pozytywistycznej pracy z konkretnymi firmami i powoli rozwijanie w ich od świadomości pewnej zmiany poprzez rozwój kompetencyjny, tworzenie takiego świadomego odbiorcy waszego wsparcia. Coś więcej chcielibyśmy pewno na ten temat usłyszeć. Rzeczywiście minęło 32 lata, jak jesteśmy w Przemyśle. 35 lat firma żyje, 32 lata w Przemyśle i jest takie powiedzenie, że im dalej w las, tym więcej drzew. I
trzeba docenić te 35 lat, ile myśmy jako gospodarka zrobili, w ogóle nasze pokolenie i jak wygląda Polska, nawet jak tu przyjeżdżałem do Poznania, bo byłem 30 lat temu też i było znacznie więcej wtedy tutaj wystawców i targi były większe, ale sama infrastruktura, jak się Polska zmieniła przez te 30 lat, trzeba docenić. Z drugiej strony, właśnie tak jak powiedziałem, że jeżeli już się rozwijamy, o pewien poziom osiągnęliśmy, to znacznie trudniej jest osiągnąć następne kroki. I myślę, że wyczerpaliśmy pewien taki etap bardzo dobry, bardzo dobrze tego, co się stało właśnie te przez te 30 lat, a teraz stoi przed nami duża trudność. I tak właśnie się tu borykamy z tą trudnością i z tymi panelami i dyskutujemy, bo każdy jeszcze nie wie, jak to będzie w przyszłości, a wyzwań jest dużo. I jeżeli chodzi o możliwości, jakie ma przedsiębiorca, to po pierwsze, wydaje mi się, że nie wykorzystuje. Znaczy, rzeczywiście jest jakaś taka bariera. Myślę też, że trzeba też uwzględnić sytuację kapitałową, czyli polska gospodarka jest młoda, kapitały są krótko budowane, porównywanie firmy 30-letniej z 80-letnią, 100-letnią jest trudne i jednak ten majątek kapitałowy też inaczej się wydaje milion złotych czy milion euro, jak się ma ich jeszcze kolejne 20, a inaczej się wydaje milion, jak się ma ostatni milion, bo się człowiek bardziej boi też. No i ta obawa jednak... I to ryzyko finansowe, ryzyko ekonomiczne, ryzyko całego otoczenia biznesowego i na to jeszcze techniczne, to wszystko powoduje, że jednak no, tych robotów, czy tam jakiekolwiek wskaźniki weźmiemy i sprzedajemy stosunkowo, muszę to powiedzieć, no mało, no, powiedzmy to wprost. Jest teraz raport, który w FARP-ie opublikowaliśmy, ilości robotów, kto ile sprzedał i jak tam są różne liczby i można się tam tym przejmować lub nie, ale ja mnie przejął jeden wykres na tym raporcie i nie ten dotyczący Polski, tylko ten, że w Chinach się sprzedaje 300 tysięcy robotów, a w Polsce tam 3,5 tysiąca, tak, ale nas nie jest 100 razy mniej niż Chińczyków. No więc daje to do myślenia. I jak coś produkujemy, ci wszyscy, którzy tutaj stoją, produkują, to ile komponentów z tych Chin biorą? Tak, niech się przyznają. I dlaczego tam się łatwiej produkuje? No te ETS-y i tak tam no, swoje zdanie na ten temat mam, ale to już może zakończę na teraz. Ale to myślę od razu, mam pewien wątek. Dzisiaj o tym też rozmawialiśmy. Być może, i to w odniesieniu do tego głosu, jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że polscy przedsiębiorcy, szczególnie MŚP, przekroczyli taką granicę nieświadomej niekompetencji w stan świadomej niekompetencji. I być może to jest ten moment, kiedy nie wiedzą, co dalej ze sobą zrobić. Trochę dyskutowaliśmy, to będzie pewno spójny głos. Ale co należy z tym zrobić? Jak możemy zareagować? Przede wszystkim, nawiązując do naszej rozmowy, polegało na tym, może dopowiem, że wyczuwa się w powietrzu po prostu taki pewnego rodzaju nieświadomość klientów, co będzie właśnie, czyli można to nazwać kryzysem bądź nie, ale ewidentnie projekty są wstrzymywane, przekładane i decyzyjność nawet, która zwykle zapadała tutaj w naszym kraju, jest, nagle pojawiają się głosy z zewnątrz, które mówią o tym, żeby to odwlekać. Nawiązując tutaj do wypowiedzi przedmówcy, poza tym, że i tak nawet w najlepszych czasach nadal byliśmy gdzieś tam w ogonie sprzedaży tych robotów, to patrząc jak jest obecnie, znowu się skurczymy, znowu się cofamy. I to jest taki niepokojący znak, że nigdy nie możemy być takim silnym, niezależnym krajem względem wdrażania nowych technologii. W mojej opinii jest niestety to, znaczy wynika to przede wszystkim z braku wciąż wiedzy. Wiedzy jak inwestować, jak liczyć, a co najważniejsze, jak wykorzystywać informacje, które możemy pozyskać z naszych przedsiębiorstw, gdzie je optymalizować, ale z drugiej strony na pewno wiemy o tym, że no niestety jesteśmy często krajem, który produkuje dla kogoś. Nie mamy własnych brandów, tak wielu, mamy oczywiście cudowne, fajne marki polskie, które podbijają świat, ale jesteśmy nadal bardzo mocno usługodawcą, jako nawet zakłady produkcyjne. Tym samym w momencie, kiedy następuje kryzys, przedsiębiorstwom jest dużo trudniej przekształcić się, przebranżowić wręcz czasami, czy zmienić po prostu produkcję pod jakiś inny sektor, który się fajnie rozwija. Bardzo fajnie pokazało to czasy COVID-u, tak? Gdzie przedsiębiorstwa dynamiczne, które były właśnie zaznajomione z tym, jak budować własną markę, produkowały elementy, nie wiem, jakieś elektroniczne dla gospodarstw domowych, przyszedł boom na, wiadomo, medyczne instrumenty, i one z dnia na dzień zaczęły rekordowe zyski, tak? Bo miały własny brand. A jeżeli ktoś całe życie tylko realizował dla kogoś,
tak bardzo mocno przegraliśmy i przegrywamy w drewnie. To najbardziej mnie boli, że produkujemy piękne rzeczy z drewna, tak, ale niestety dla kogoś. Nie mamy własnych marek. I to jest trochę odpowiedź na to, dlaczego tak jest, że inni mogą coś pozmieniać, zaadoptować. Ta decyzyjność, ten know-how jest nadal poza naszym krajem. I spójrzmy po prostu na wydatki, na R&D w naszym kraju, a gdzie w innych krajach właśnie wysoce rozwiniętych, chociażby jak Chiny, jak Niemcy, tak, Japonia, Korea. Tam jest dyktowany często temat, kto, jakie projekty i ile pieniędzy w danym kraju zostanie. Niestety musimy bardzo globalnie dzisiaj patrzeć. Znaczy, pierwszy to będzie mój taki komentarz, ponieważ działam mocno w Stowarzyszeniu Inicjatywa Firm Rodzinnych, to tam jest pewien obszar związany z rozwojem firm rodzinnych, że firmy rodzinne znalazły sobie niszę na rynku. I one często na światowych rynkach wręcz mają, czy europejskich, bardzo wiodącą taką postawę swoją i możliwości oddziaływania. Drugie ciekawe zjawisko, niedawno rozmawiałem z moim kolegą z Holona, który mówił właśnie o tym, że Viessmann kupił polską firmę, dlatego że szukał pewnego rozwiązania w kontekście kotłów, zaczął mieć ogromny problem. I teraz na bazie tej polskiej firmy, którą kupił, dzisiaj idzie do przodu. Więc ja mam wrażenie, że to też jest taka świadomość, czy my zbudowaliśmy sobie własny pomysł rozwojowy. Ale pojawiła się kwestia B plus R i to od razu Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Z czym przychodzą do was MŚP w zakresie B plus R? I gdzie wy widzicie, że oni są świadomi swoich potrzeb? A gdzie trochę szukają, bo być może nie inwestują, dlatego że są na etapie poszukiwań. Tak. Słuchać mnie, tak. Jak nie działa, to Już jest okej. Dobra. To znaczy tak, przeszliśmy pewien etap rozwojowy. Ten etap pierwszy to była raczej digitalizacja, w którym to często wystarczył firmowy pakiet biurowy w stylu tworzenia dokumentacji, archiwizacji, żeby przejść z tego procesu analogowego do cyfrowego. Natomiast teraz jesteśmy troszkę w innym momencie, kiedy ta cyfryzacja to już jest przenoszenie całych usług, produktów do sieci. Nie sposób powiedzieć o tym, co my oferujemy przedsiębiorcom, nie mówiąc o tym, kim jesteśmy, bo właściwie zbudowaliśmy dużą rozpoznawalność w świecie nauki, trochę mniejszą jeszcze w świecie przedsiębiorstw, a PCSS to też już 30-letnia historia rozwoju infrastruktury, głównie dla nauki, dużego centra danych i superkomputerowej infrastruktury. I tą dotychczasową kompetencję chcemy przenosić na grunt małych, średnich przedsiębiorstw, które nie mają najczęściej dostępu, szczególnie do tak... Znaczy, jest dostęp komercyjny, ale w gruncie rzeczy stopień adaptacji tego jeszcze jest niski, na tyle niski, że my pomagamy również przejść ten proces, również na tym etapie takim doradczym, do tego, żeby ten produkt czy proces przeskoczył ten kolejny poziom rozwoju technologicznego i stał się właściwie tym odpowiednikiem cyfrowej usługi. I tu bym wyróżnił takie trzy niezbędne rzeczy, które muszą się zadziać, bo w gruncie rzeczy proces adaptacji jest często technologii taki od góry do dołu, czyli zazwyczaj patrzymy, co robią najwięksi. No tak nieskromnie mówiąc, my chcemy być tymi największymi, w sensie chcemy rozbudowywać stale swoją infrastrukturę, chcemy adaptować najlepsze rozwiązania tej światowej klasy i przekazywać je niżej w dół. To są procesy, które już teraz zachodzą, bo wszyscy wiemy, że na przykład taki Facebook wytworzył swój framework, który został szeroko zaadaptowany w procesie rozwoju oprogramowania. Podobnie Amazon, który wytworzył swój pewien standard dostępu do danych S3. I podobnie my chcemy przenosić te produkty, często rozwiązania, ale i kompetencje. I tu też trzeba zauważyć, że kompetencje w sposobie szukania finansowania często na adaptację tych rozwiązań do małych, średnich przedsiębiorstw. Dziękuję. Pomyślałem sobie o jeszcze jednej rzeczy, bo z jednej strony mówimy o tych obszarach B plus R, ale często one muszą być gdzieś zaczepione w odniesieniu do uregulowań prawnych. I takim ciekawym case'em pewna kwestia jest rozporządzenia maszynowego i w ogóle pewnej standaryzacji. I teraz moje pytanie, na ile firmy nasze MŚP są chłonne i są zainteresowane tego typu zmianami,
A na ile mówią, robiliśmy swoje, nie jest to jeszcze dla nas tak powszechne, zobaczymy, co się wydarzy i dopiero wtedy zareagujemy. W końcu zajmujecie się edukacją, pewno obserwujecie tą wzajemną relację. Tak, zgadza się. Znaczy, każda zmiana niesie ze sobą ryzyko i każde wprowadzenie nowych regulacji także niesie ze sobą ryzyko, w jaki sposób realizować własną produkcję w innym otoczeniu. To tutaj wcześniej wybrzmiało, ja uważam, że jest godne podkreślenia i jeszcze nawiązania do tego, to jest budowanie świadomości. Polska gospodarka, na poprzednim panelu dyskutowaliśmy, było kilka paneli wcześniej, 30-letnia, tak jak pan prezes tutaj powiedział, 35 lat na rynku firma istnieje, więc to jest relatywnie młoda. My jeszcze budujemy świadomość, jak wykorzystywać technologię. Jest z nami firma Fanuc, w sensie Jędrzej, ale firma Fanuc, a roboty już są produkowane od lat 50., 60., a my teraz rozmawiamy o tej technologii wprowadzania ją jeszcze gdzie na zachodzie, czy w gospodarkach rozwiniętych. No my jeszcze nie mamy tej świadomości, umiejętności wykorzystania technologii. I dlatego potrzebna jest edukacja, do tego potrzebny jest rozwój kompetencji, do tego, by młodzi ludzie już od samego początku byli zaangażowani w, może nie kształcenie zawodowe, ale żeby byli zaangażowani w rozwój technologiczny na tym poziomie, na którym są w stanie, na którym edukacja jest w stanie im to zagwarantować, po to, żeby w dorosłym życiu byli gotowi, czy to na zmiany, czy to na realizację w technologicznie rozwiniętej przestrzeni. Bo dzisiaj na targach widać, zresztą chcielibyśmy oczywiście więcej ludzi, ale byśmy dyskutowali o nowych technologiach, o wdrażaniu ich, o finansowaniu, o wsparciu platformy, o zakupach tutaj w Astorze czy w Fanucu, no ale generalnie to się nie dzieje. Ja nad tym ubolewam, ale nie aż tyle, ile byśmy chyba chcieli, panie prezesie, bo ja, kiedy spotykam młodych ludzi, to oni widzą robota, tak, będę zarabiał 15 tysięcy, bo będę automatykiem. No generalnie no taki jest przekaz, czy tak to mniej więcej rynek ukształtował, a do tego trzeba naprawdę dużej wiedzy i kompetencji, ale później by się dalej rozwijać, bo wiemy na przestrzeni kolejnych 30 lat, czego życzę Astorowi i Fanucowi, ta technologia mega się zmieni, olbrzymia, tam będzie sztuczna inteligencja. Jeśli my dzisiaj nie do końca potrafimy efektywnie wykorzystać otaczającą nas technologię, to nie chcę być pesymistą, ale no, trzymam kciuki, żeby to młode pokolenie potrafiło wziąć byka za rogi i nasz kraj rozwijać, to co Jędrzej powiedział, żebyśmy mieli marki własne, które będą na rynkach światowych dobrze postrzegane i tworzyć polski biznes. Ale przyszła mi do głowy taka ciekawostka, bo może o tych kompetencjach tutaj rozmawiamy. To jest badanie, które zostało przeprowadzone, porównanie sprzedaży robotów w Niemczech i w Polsce. Jak wiemy, w Niemczech jest dużo większa sprzedaż niż w Polsce, ale w Polsce się sprzedaje roboty bardziej, jakby to powiedział, wypasione, czyli te wszystkie klimatyzacje i jakieś tam inne rzeczy, tak jak w samochodach. Czyli Niemcy kupują robota, który ma zrobić robotę i po prostu ma nawet być tańszy i prostszy i ma być może ich więcej, ale one mają proste aplikacje, żeby to działało, a Polacy już wydają tą ostatnią złotówkę, to chcą, żeby ten robot był najlepszy, z najlepszymi opcjami i tak dalej. I statystyka sprzedaży to jest bardzo ciekawe właśnie, że w Niemczech się kupuje jakby auta bez klimatyzacji, a w Polsce z klimatyzacją. To tak, może tego nie wiecie, więc chciałem powiedzieć, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Sam nie rozumiem tego, ale mówię, bo wiem, że tak jest na pewno. Ja spróbuję tutaj odwołać się do takiego przedsięwzięcia, które łączy tutaj kilka instytucji. Jestem współwłaścicielem rodzinnej firmy Eurokreator, która rozwija przestrzenie takie pod kątem przemysłu 4.0, współpracując zresztą i z Fanuciem, i z Astorem, i z kilkoma innymi podmiotami, z kilkunastoma na rynku. I mam świadomość, że ten proces edukacji powinien się wcześniej zacząć. I rzeczywiście nie powinien się odnosić do tego, jak zastosować dany robot, tylko powinien budować takie podejście do przemysłu w myśleniu całym łańcuchem wartości. Bo często jako też audytor, doradca ADMY, Advanced Manufacturing, obserwuję brak takiej komunikacji i relacji między pracownikami na stanowiskach. I teraz, Michale, trochę w twoją stronę. W jaki sposób rozwijać kompetencje zespołowe i łączyć te rzeczy twarde, o których tutaj mówimy, z tymi kompetencjami, które także dotyczą współpracy nie w kontekście takiego typowego HR-u biurowego, tylko w kontekście na przykład właśnie stanowisk, na przykład w fabrykach przyszłości? Wiesz, że na panelach zawsze jest tak, że ty zadajesz pytanie, ja odpowiadam i tak to chcę i też pewnie zrobię tak tym razem. Chociaż nie, no staram się jakoś odnieść do tego, do tej odpowiedzi.
Na pewno tutaj wszyscy mówią bardzo, bardzo konkretnie, ale też głęboko, więc od tej głębokości najpierw zacznę. Na pewno modele edukacji, jakie mieliśmy do tej pory dostępne, czy modele tradycyjnych, czyli porównujemy swoje wyniki do grupy i oceniamy, czy jest okej, czy nie jest okej. To był fatalny model. Wszyscy teraz są zachłyśnięci modelem takim kompetencyjnym, bo ciągle o tym się mówi, ale on też jest fatalny, bo porównujemy się do pewnego standardu, czyli po prostu uznajemy, gdzie jest standard i mówimy, że jak to jest wszystko od cacy, a to jest nieprawda. Dlatego, że znaczy to widać zresztą po brakach, jakie są na rynku, że ten model też nie działa, więc wydaje się, że rozwiązaniem, nie wiem, czy to jest już ostateczne rozwiązanie, ale rozwiązaniem jest model edukacji takiej indywidualnej, modułowej, kiedy każdy decyduje, czego się uczy, od samego początku, czyli od momentu, kiedy nawet już jest w szkole podstawowej, to on już może zacząć wybierać. I do tej pory, do powiedzmy 10-15 lat temu, było to niemożliwe do zrobienia, dlatego że to wymagałoby przebudowania całkowitej edukacji, czyli po prostu nowych treści edukacyjnych. Nikt tego nie chciał zrobić, bo to jest po prostu po pierwsze bardzo drogie, po drugie bardzo pracochłonne, a po trzecie konsensus, żeby to zrobić, więc po prostu jest żaden, bo mamy kartę nauczyciela, jakieś, każdy powiedzmy jakieś tam ma, ciągnie troszeczkę tą kołdrę w swoją stronę. Ale od kilkunastu lat, no właściwie od w Polsce od kilku, mamy możliwość to zrobić zupełnie bez zmiany, dlatego że jesteśmy w stanie nie dzielić treści edukacyjne, tylko dzielić poświadczenia, kompetencji, czy umiejętności, czy osiągnięć, które ktoś uzyskuje, właśnie dzięki mikropoświadczeniom, czyli słynnym micro-credentials, które rozwijają się na całym świecie w sposób no, geometryczny co najmniej, tak? To jest to już tego rodzaju rozwój. I wtedy, jeżeli ten ktoś będzie chciał się zainteresować jakąś dziedziną, albo w ogóle ktoś go zainteresuje, to on małymi kroczkami będzie tą dziedzinę poznawał. Dużo bardziej będzie zmotywowany do tego, żeby się... I na przykład wtedy jesteśmy w stanie zaangażować osoby już w szkole średniej do tego, żeby uczyły się techniki. Nie, że po prostu przychodzi, nie wiem, jakiś czas dać duży egzamin albo zawodowy na przykład. Zresztą uczniowie ze szkół zawodowych to i tak jest za mało. Na pracowników brakuje dużo więcej. To jest tak samo jak na przykład informatyku brakuje nam 150 tysięcy. I jeżeli kobiety nie zaczną programować, to nie zasypiemy tej dziury nigdy. To jest właśnie, jak gdyby nie ma szans na to nawet żadnych. Także kobiety i dwa razy więcej mężczyzn musi zacząć programować, żeby w ogóle była jakakolwiek szansa. I ta dziura się powiększa. Także na pewno te modele kompetencyjne, one się nie sprawdzają. One są ciągle tutaj używane, tak? Wszyscy mówią, no trzeba mieć kompetencje, wiem, że to jest kontrowersyjne, ale one się nie sprawdzają i one się nie sprawdzą. Sprawdzą się tylko takie modele, kiedy każdy będzie mógł swoją ścieżkę kształtować w sposób taki, jak będzie chciał i będzie miał do tego możliwość, czyli będzie mógł uzyskiwać od pracodawcy, od kogoś w szkole, od kogoś w jakichś kursach, od organizacji różnego rodzaju, uzyskiwać małe potwierdzenia tego, że coś potrafi, ale pewne w opisie. I teraz tutaj nie wiem, czy to gdzieś jeszcze do tego NŚP wrócimy może, tak? Tak, jak najbardziej. Dobra, to już się zamykam. Ale to bardziej mi chodziło też w kontekście MŚP, no bo jak mówimy o mikrokwalifikacjach, więc pociągnij ten wątek. Mamy przykłady IBM-a mikrokwalifikacji i całego systemu podnoszenia kompetencji i trzymania ludzi w systemie. To jak to wygląda z MŚP? Mamy przykład bardzo wielu firm, które na świecie już ten model stosują. W Polsce wiele globalnych marek ten model stosuje. My jak gdyby rozwijamy oprogramowanie i ekosystem w Instytucie Badań Edukacyjnych, 71-letnim już, tu się tak pochwalę. Rozwijamy to podejście do, jak gdyby chcemy żeby każdy w Polsce miał możliwość sobie mikropoświadczać jakieś swoje umiejętności. Natomiast oprócz globalnych marek na razie się nic wielkiego nie dzieje. Ale to jest tylko moim zdaniem początek, dlatego że po pierwsze wiadomo, że jakaś innowacja, zwłaszcza innowacja, która jest taką makroinnowacją społeczną, ona musi dojrzeć, ona musi gdzieś tam dotrzeć do tych wszystkich i na przykład na uczelniach bez problemu już mówimy o mikropoświadczeniach. W dużych firmach bez żadnego problemu się o tym mówi, w małych firmach jeszcze nie.
czy średnich. Natomiast to na pewno będzie też sposób na to, żeby się promować w taki nowoczesny sposób, dlatego że no, według badań IBM-a 92% ludzi otrzymujących mikropoświadczenia chwali się nimi. A mikropoświadczenie należy do osoby, ale jest jeszcze za tym marka, która to mi to poświadcza, tak? To jest ten model, że znam cię, mamy jakąś relację, wiem, że potrafisz to robić, bo ja potrafię to ocenić, więc wydaję ci poświadczenie, że robiłeś u mnie to i to i że jesteś dobry w tym i tym, ale w czymś konkretnym. Ja wtedy wiem, że jest prawda, więc zaczynam się tym promować i dzięki temu mikropoświadczenia mogą pomagać też w jakimś takim budowaniu PR-u, takiego przekazu, tak? Bo MŚP prawdopodobnie z racji tego, że mają bardzo ograniczone środki, mają duży problem, żeby gdzieś na ten marketing pieniądze wydawać. A to jest dość tani sposób, bo przy okazji tego, co robią, albo ich pracownicy robią, mogą gdzieś tam też takie modele stosować. W odniesieniu do doświadczeń przyszłości często szukamy też historii sukcesu i tego, gdzie możemy zaczepić. Tutaj do Stefana Życzkowskiego będę się chciał zapytać o jedną taką rzecz. Jak analizujemy, i to nie tylko pewno z rynku polskiego to wychodzi, że jak są szkolenia, podnoszenie kompetencji, czy to są mikrokwalifikacje, czy pełne kwalifikacje, no to sygnał ze strony właścicieli firm albo kadry zarządzającej jest, no to świetnie, damy naszych pracowników i oni to idealnie. Wy wdrażacie pewne procesy technologiczne, często patrząc bardzo szeroko jako Astor. I teraz pytanie, i znam też te duże firmy, choćby Wiśniowski, z którym obecnie też współpracujemy. Jak włączyliście do tego procesu właścicieli firm, żeby się nie okazało, że pracownicy wiedzą swoje, a właściciele dalej robią to, co robili? To jest takie pytanie, że ja nie mogę odpowiedzieć na nie pozytywnie, bo jeżeli nawet jeden przypadek, czy dwa, czy pięć się uda, bo to jest ważne, to ale nie to znaczy, że się to udaje zawsze. Tak. I tutaj jakby bardzo dużo jest niedosyt, że jest tak, jak pan mówi, że po prostu jedni swoje, a drudzy swoje. To jest bardzo dokładnie częste. Natomiast w przypadkach pojedynczych firm, czy jakichś przypadkach czasami się to rzeczywiście udaje. I ja jeszcze tutaj chciałem w kontekście tej edukacji, bo gdzieś tam, nie jestem w temacie tak bardzo, ale gdzieś tam czytam, że się coś mówi o czterodniowym tygodniu pracy. To przynajmniej takie hasła są i to jest jakby też, nie wiem, nie do końca, w ogóle tak nie pojmuję tej sprawy, że nie wiem w ogóle o co chodzi, ale chciałem powiedzieć, że już od dawna, już chyba ze 20 lat o tym mówię, że jeżeli by ludzie mieli te 25 dni urlopu, czy tam 20 i do tego dano by im ustawowo 5 dni na szkolenie, czyli nie, żeby oni się urlopowali kolejne dni, tylko żeby się uczyli kolejne dni, bo trzeba uczyć się ustawicznie. To nie jest to, że tam w szkole ktoś nauczy nas, jak mamy 19 lat, to wszystko wiemy i w ogóle już my jako pracodawcy mamy przyjąć do pracy gotowego pracownika. Tak nie ma i nie będzie, tak nie było chyba. I musimy się wszyscy uczyć, a czasami oduczać całe życie. I gdybyśmy jednak na tą edukację postawili chociażby to, jeżeli ktoś by chociaż jeden dzień urlopu miał komuś przedłużyć, to ja postuluję tu oficjalnie, żeby najpierw zrobić dni na naukę. I żeby to było w ustawie, że, bo tu jest taki problem, jeżeli bym to mógł zmienić, to bym zmienił. Znaczy, że po 25 dniach odpoczynku mogę 10 dni, czy 5 dni, czy 3 dni w roku się uczyć, no i wtedy nie będę pracował. I wtedy według mnie wszyscy nabraliby korzyści z tego, z takiej ustawy. To tak chciałem na temat uczenia się ustawicznego, bo tutaj często jest takie myślenie menedżerskie o tych, którym mi się nie udało dotrzeć, że jak on jest na szkoleniu, to znaczy, że nie pracuje, czyli marnuje czas. To tak, jest strasznie dokładnie powszechny, tak, dokładnie, sposób myślenia. Chciałbym powiedzieć, że się już skończył. On na pewno był 10 lat temu i mam nadzieję, że powoli się kończy, aczkolwiek pewności nie mam. Natomiast rzeczywiście my mamy tą taką ofertę bardzo, bardzo szeroką, czyli to jest nie tylko robotyka, właściwie robotyka to jest najmłodsza. Właśnie w tym roku, dosłownie dwa dni temu mieliśmy 20-lecie robotyki w Astorze, ale mamy też systemy automatyki, oprogramowanie, intralogistykę, bardzo szeroko, szczególnie z tą informatyką przemysłową. No i mamy programy takiego kompleksowego, tylko że ciągle powiem, że tak, jeżeli ktoś z tego korzysta, to najczęściej są to oddziały firm korporacyjnych zachodnich. No właśnie. I to, co mnie najbardziej fascynuje, a przez te 30 lat, jak obserwowałem Polskę, że ci sami ludzie, tak samo wykształceni, którzy pracują w oddziałach firm zachodnich, mają znacznie, przepraszam, że tak, no jest jak jest, to mówię, no szersze horyzonty, niż tacy sami ludzie, tak samo wykształceni, pracujący od początku w polskich firmach z polskim kapitałem. No i mam takie przeświadczenie, że to wynika z tego, że jednak gdzieś wyjeżdżali po prostu bardziej i zobaczyli, no i mieli to, że you can, znaczy po prostu, że coś można. A jednak ciągle te firmy, nawet z wielkim sukcesem rynkowym, nie będę mówił marek, gdzieś mają to takie przykurczenie, że to nie da się, a może jutro,
jednak nie możemy... Że odkładamy na przyszłość. I nawet zauważyłem takie zjawisko, że jak ci ludzie migrują między tymi firmami, co się rzadko zdarza, ale jeżeli z korporacji międzynarodowej Polak, dobrze wykształcony, przeszedł do takiej polskiej prywatnej firmy, to mnóstwo dobrego mu może też narozrabiać, ale też często tą swoją otwartością głowy bardzo mocno podciąga tą firmę do góry i daje przykład. No i tutaj bym też... To trzeba się inspirować czasami właśnie przez wyjazdy, przez zobaczenie, może tym firmom korporacyjnym jest łatwiej, bo mają chociażby swoje oddziały, gdzie mogą zawieźć kogoś, czy do Norwegii, czy do Niemiec, czy do USA, czy nie wiem, czy do Francji, a tam jest trudniej. No ale takie mam zauważenie, że jest duża różnica statystycznie rzecz biorąc w kwestiach właśnie podejścia do zwiększenia kompetencji, do uczenia ludzi, no i potem gdzieś tam do działania i kompetentnego działania. Tomasz. Ja chciałem jeszcze ad vocem, często w firmach, no już tak jak pan prezes słusznie powiedział, odchodzi to, ale szkolenia, rozwój pracowników to jest koszt. No bo to tyle mnie kosztuje, on tyle cię nie kosztuje. To jest inwestycja dla ciebie, która się powinna spłacić. My mamy niestety taką mentalność, ja miałem przyjemność pracy wiele, wiele lat w firmie, a w automotive i niestety, no takie jest podejście. No, ile nas ten pracownik kosztuje, żeby go wykwalifikować, żeby realizował dla nas pracę. No to są narzędzia. Dzisiaj mówimy robot, a pewna wiedza, kompetencje to są narzędzia jego do pracy. I to nie jest koszt, to jest inwestycja. I tylko w momencie, kiedy ci pracownicy są wyposażeni w narzędzia, nie tylko te roboty, nie tylko panele sterownicze, ale też odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, możemy realizować, ale też powinniśmy o nich wymagać pewnej jakości procesu, jakości produktu, bo to jest też jeden problem, że no był na szkoleniu właśnie, najlepsze szkolenia są wyjazdowe, na drugim końcu Polski, a później nikt nie weryfikuje, albo przynajmniej w niskiej skali, jakości tego szkolenia pod kątem zwiększenia efektywności jego pracy. No bo w teorii jadę na szkolenie, czy rozwijam się po to, żeby wykonywać lepiej swoją pracę. Taki cel jest przedsiębiorcy, który zatrudnia takiego pracownika i chce go szkolić. Ale jeśli to tak nie działa, no to jest to tylko koszt, a nie inwestycja, która ma się zwrócić i ten pracownik, tak jak pan prezes powiedział, pojedzie w świat, zobaczy, rozwinie i powie, słuchajcie, nasz produkt możemy produkować taniej, lepiej. No ale jeśli on nie rozwijamy go, a traktujemy jego wyjazdy jako koszt, no to konsekwencje są takie, że no, on nie rozwija naszego produktu, a nikt tak dobrze nie zna procesu, jak pracownicy, którzy w nim pracują, którzy go realizują. I to jest też problem, że spotykają się prezesi, by rozwiązać problemy, które są rozwiązywalne już na poziomie tak zwanego betonu, czy na tym niższym szczeblu. A tam trzeba dać im głos, by rozwiązywali problemy, których zwiększają efektywność po prostu przedsiębiorstw. No to do Jędrzeja Kowalczyka. Od razu pomyślałem sobie o dobrych przykładach. Zawsze staram się mówić z nazwy i z imienia. Natomiast o takich... Może nie powiem negatywnych, ale budzących trudności. Mam takie wrażenie, że jednak wolę anonimową. I tutaj przykład, jedna z uczelni. Tworzycie pracownię robotyczną i nagle próbuje dowiedzieć, no to jak korzystacie, jakie zajęcia robicie, studentów włączacie, aktywność pełna jest. I nagle, no ale my mamy bardzo dużo prac badawczo-naukowych. My mamy własne projekty. No właśnie, i to jest mój komentarz. Jak zrobić, żeby tą infrastrukturę połączyć z całym przygotowaniem kadry i być może zmienić pewne zachowania i zwyczaje? Bo może to nie jest problem, który my dzisiaj mówimy na poziomie przedsiębiorstw, tylko ten problem zaczyna się na innym szczeblu edukacji. Znaczy, zawsze najłatwiej powiedzieć, że kwestia edukacji jest winna wszystkiemu, tak? Ale wiemy dobrze, że to jest dwukierunkowa komunikacja, aczkolwiek niestety ta walka z tą mentalnością, z tym przyzwyczajeniem, myślę, że wciąż w pewnym sensie z systemem, jaki przez wiele lat panował. Sam pamiętam, kiedy byłem na Polibudzie blisko i odpowiedzi, pomyliłem się minimalnie, mimo że pierwsze zajęcia i po prostu chciałem spróbować. Zostałem za to ukarany, nie nagrodzony, że próbowałem, tylko zostałem ukarany tak, że już się więcej nie odzywałem na tych zajęciach, tak? I wiele osób tak samo podchodzi w przemyśle, w biznesie. Ludzie średniego szczebla mają świetne pomysły. I ja zapraszam do dyskusji. Teraz jest już, wiem, że też o tyle fajnie, że można oceniać, tak, nauczyciela i filtrowane są sposoby tych, kto chcą oceniać tylko i wyłącznie negatywnie. Ale prowadzimy wiele współpracy z wieloma placówkami jednak edukacyjnymi i niestety, jeżeli nie pojawi się na tej placówce osoba przedsiębiorcza, po prostu,
bardziej biznesowa niż ze świata edukacji, która wie, jak poradzić sobie z prowadzeniem projektów, z zarządzaniem projektami, przede wszystkim zaangażowana, to niestety inwestycji nie widzimy. Ten sam sprzęt. Jeszcze chciałem dodać tutaj, edukacja zawsze jest ważna moim zdaniem, natomiast wydaje się kluczowa organizacja edukacji. Taki obraz, który mi został z moich studiów w Finlandii, studiowałem w Tampere, tam znajdują się duże laboratoria Nokii. I jako student bardzo się dziwiłem, co ci ludzie po tych godzinach pracy uczelni robią w laboratoriach. Nie mogłem do końca tego zrozumieć, bo my w Polsce jeszcze wtedy nie mówiliśmy o kształceniu ustawicznym. Natomiast tam pracodawcy po godzinach, po godzinie 17 wysyłali swoich pracowników po to, żeby ich dokształcić. Infrastruktura, o której mówimy, ta laboratoryjna, nie stała pusta, krótko mówiąc, po godzinach, tylko była wykorzystywana do godziny 21, czasami do 22. I te osoby, które miały już duże doświadczenie, patrząc na ich wiek życiowy, ale też pewnie i zawodowe, dalej się kształciły, tak? To pokazuje tak naprawdę, że oczywiście możemy mówić o programach nauczania, o ich zakresie, ale pamiętajmy też o organizacji edukacji, tak? Mamy zasoby, które nie są do końca wykorzystane. Chociażby te laboratoria, które zostały wybudowane, moim zdaniem nie do końca są dociążone w odpowiedni sposób. To właśnie modele organizacyjne powinny temu służyć, żeby wykorzystać w należyty sposób tą infrastrukturę, którą mamy. Bo trzeba podkreślić, że bardzo dużo pieniędzy wydaliśmy na laboratoria. Zastanówmy się, w jaki sposób to optymalnie wykorzystywać. Prowadziłem kiedyś panel dotyczący infrastruktury badawczo-rozwojowej i zarządzania tą infrastrukturą. I mam wrażenie, że problem, który nam się w tym wszystkim pojawia, trochę porównuje, bo ostatnio kilka miałem takich relacji z Kanadą, że u nas to są pieniądze unijne, czyli ktoś mi je dał. Nawet jeżeli coś musiałem do tego włożyć, to ktoś mi je dał. W Kanadzie oni każdy dolar kanadyjski oglądają na wszystkie sposoby, bo on pochodzi z czyjejś kieszeni. I to chyba zmienia całą sytuację myślenia o tej infrastrukturze. I tam wychodziło, że mamy centra badawczo-rozwojowe, które nie mówią, dostanę projekt i wydam, co się tylko da. I trochę tak jak rozmawialiśmy, jak robot, no to od razu ma być w pełni wypasiony. Pytanie, na ile potrzeb? Nie, no fundusze pozwalają. Jak nie będzie funduszy, to zrobimy coś tańszego. I to jest trochę pytanie moje w waszą stronę też. W jaki sposób wy też planujecie tego typu działania w relacji oczywiście do planowanego wsparcia też pod kątem MŚP i wspólnych projektów? Tak, ten model współpracy z MŚP się troszkę zmienia, bo rzeczywiście jest to w pewien sposób napędzane publicznymi środkami. Z tym, że w nowych modelach my jako to Centrum Innowacji, tak zwane DIH, mamy też takie historie sukcesu, które jednak potrafią przyciągnąć te MŚP, chociaż to success story, które mogę tu przedstawić, raczej niestety dotyczy MŚP, które dołączyły z zagranicy, bo te centra innowacji, te DIH-y umożliwiają również tą kooperację, usieciowienie właściwie europejskie, co jest kolejnym właściwie takim ciekawym bodźcem, ale model tam jest doskonale znany, tego że w gruncie rzeczy jest to pewna forma pomocy publicznej, ale która się opłaca, w sensie to MŚP dostaje usługi niejako w cenie, w sensie właściwie to jest tylko wirtualny voucher na to, żeby skorzystać z tej usługi, nie płaci za nie nic, a to cały koszt przeniesiony jest na tą instytucję, która udostępnia to laboratorium, w sensie koszt, mam na myśli obsługę tego kosztu wraz z projektem i tak dalej, także te formy są atrakcyjne, one potrafią przyciągnąć, zwłaszcza z zagranicy, w sensie mam na myśli na tym zachodnioeuropejskim rynku, te MŚP. Natomiast brakuje być może tej informacji, nawet nie tyle edukacji, ale to, co było wspomniane w wcześniejszej debacie, często informacji, penetracji tego, jakie są możliwości bieżące teraz, bo jest dużo tych bodźców, które mogą zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa do korzystania z tej infrastruktury. Szczerze powiedziawszy, to my musimy szukać tych przedsiębiorstw, to one raczej się do nas nie zgłaszają. To my musimy wychodzić nieustannie, prowadząc przy okazji każdego projektu akcje promocyjne, wychodząc do tych przedsiębiorstw, spotykając się często bilateralnie z tymi przedsiębiorcami, trochę też zderzając się z ich potrzebami, bo one są różne. Często jest tak, że
Szczególnie to dotyczy przedsiębiorstw, które już mają rozwinięte jakieś R&D. One inwestują w te kompetencje i często nie chcą tak dokładnie dzielić się tymi danymi, na przykład przetwarzanymi już wewnątrz tego R&D. Ale jest masa firm, które tego R&D jeszcze nie posiada, a te laboratoria praktycznie są dla nich. I stąd też właściwie moja obecność tutaj, żeby zachęcać do skorzystania takiej oferty. Tak po prawdzie takich ośrodków jak nasz PCSS i takiej gamy laboratoriów, one są w całej Polsce teraz. Praktycznie każde większe miasto posiada taki zestaw infrastruktury. My jesteśmy infrastrukturą głównie obliczeniową. Mamy data center, mamy usługi typu PaaS i IaaS, możemy udostępnić infrastrukturę i całe środowisko obliczeniowe i zachęcamy do tego. Natomiast ta świadomość, zwłaszcza u nas na tym lokalnym MŚP, jeszcze jest taka, bym powiedział, do zbudowania. Mhm. To takie pytanie końcowe, bo to będzie pewno już jakieś podsumowanie tego wszystkiego. Chciałbym, żeby każdy z Państwa zwrócił uwagę na swoją firmę, swoją instytucję i zastanowił się, co jego zdaniem może zrobić, tak, w perspektywie tej oferty, żeby zwiększyć zainteresowanie MŚP swoją ofertą i oczywiście wpłynąć na przyspieszenie transformacji przemysłowej. I to pytanie do wszystkich. 30 sekund każdy. Więc krótko, jeżeli chodzi o Platformę Przemysłu Przyszłości, ja upatruję naszą rolę w tym, żeby skrócić ten łańcuch MSP, w ogóle sektor przedsiębiorstw, uczelnie, w tym sensie, żeby przekazywać jak najszybciej informacje z rynku o potrzebach. Wydaje się, że to jest kluczowe dla wszystkich. Tak naprawdę z jednej strony firm, które nie wiedzą do kogo pójść, żeby otrzymać odpowiedniej jakości badanie, ale z drugiej strony, żeby zapełnić laboratoria de facto zamówieniami. Więc naszą rolą, tą, którą widzę w najbliższym czasie, to jest szukanie takich mechanizmów, które pozwolą na stworzenie tego feedbacku rynkowego, które pozwolą na sygnalizowanie przedsiębiorcom, jakie są faktyczne ich potrzeby i przygotowanie oferty ze strony sektora badawczo-rozwojowego, oferty szytej już pod faktyczne potrzeby przedsiębiorstw. Tak, ja myślę, z mojej perspektywy jest chyba uderzenie w taki ton, który jest najbardziej odczuwalny dla przedsiębiorstw, czyli tak naprawdę w koszt. Co my możemy zrobić, żeby ten ich koszt transformacji, przeniesienia tego produktu, usługi na wyższy level był niższy lub też właściwie zredukowany do zera. To niejako się samo stanie za chwilę prawdopodobnie, bo widzimy rozwój dynamiczny sztucznej inteligencji i to będą rozwiązania naprawdę bardzo wysokokosztowe. Dostęp do infrastruktury, która będzie w stanie nauczyć model w skończonym czasie, nie w tygodniach całych czy w jeszcze takim repetytywnym procesie, to będą ogromne koszty. Jeżeli my wyjdziemy z odpowiednią ofertą, która da jasny komunikat, my bierzemy te wasze koszty na barki tego publicznego finansowania, co często spotyka się z trochę niedowierzaniem, ale tak jest, to wydaje mi się, że to trochę zadziała. W sensie zderzą się dwa kierunki. Jeden to tych ciągle rosnących kosztów, nakładów na, szczególnie właśnie w tym świecie teraz AI, i zderzy się ta nasza oferta infrastruktury, kompetencji i finansowania przede wszystkim. Dziękuję. Dziękuję. Mi się wydaje, że możemy, znaczy nic więcej niż robimy nie możemy robić, ale wydaje się, że robimy dość sporo. Na pewno staramy się projektować, jak gdyby w ogóle jako domena publiczna, zwłaszcza jako Instytut Badań Edukacyjnych, staramy się tworzyć rozwiązania cyfrowe, które będą łatwiejsze do użycia dla MŚP i które wcześniej na przykład były tylko dostępne dla dużych firm, tak? To jest coś, co na pewno... Zresztą my w ogóle tutaj nawet nie kierujemy się do MŚP w ogóle, tylko kierujemy się do wszystkich, tak? Nawet niektóre są... Większość rozwiązań jest dla obywateli, więc zresztą uważamy, że uczenie się przez całe życie dotyczy jednostkowo każdego z nas i to jest indywidualna odpowiedzialność. Państwo musi dawać rozwiązania, które będą to uczenie przez całe życie umożliwiać, ale to każdy jest od pewnego momentu odpowiedzialny za to, czy uczyć przez całe życie i my też takie rozwiązania chcemy projektować i projektujemy, więc powstaje edukacja.gov.pl, która będzie skupiać wszystkie usługi edukacyjne po to, żeby każdy mógł eksportować, importować, wykorzystywać zawodowo
czy również, nie wiem, startując z jakiejś uczelni. No i te wszystkie narzędzia, które tworzymy związane z mikropoświadczeniami, one też mają motywować do tego, żeby ludzie stawali się lepszą wersją siebie następnego dnia, ale małymi krokami, bez zbędnego pośpiechu. Dziękuję. Ja osobiście i placówka, którą kieruję w tych zakresach, czego bym sobie życzył, czy co chcemy zrobić, budować świadomość wśród przedsiębiorców, to po pierwsze, i to staramy się, z czego nie mają średnim przedsiębiorcom, którzy nie mają tego kapitału, by popełniać tak dużo błędów, a zawsze jakieś popełnią, to jeśli chodzi o zakres rynku małych i średnich przedsiębiorstw, a jeśli chodzi o edukację, staramy się, by polska edukacja, Wielkopolska tak naprawdę, bo na nią mamy jakiś tam wpływ z racji lokalizacji, kształciła wykwalifikowanych pracowników, a nie wykwalifikowanych bezrobotnych. Chodzi o to, żeby system edukacji, nie stać nas, żeby się szkolili, uczyli wszyscy wszystkiego, nietrafionych zawodów, bo po prostu systemu na to nie stać. Więc staramy się zawsze dbać o to, by narzędzia, które mamy, dawały efekty w postaci wykwalifikowanych pracowników, a nie wykwalifikowanych bezrobotnych. Mm-hmm. Robić to samo przez najbliższe 10 lat, co robiliśmy przez ostatnie 10 lat, stale poprawiając własne kompetencje. Okej. Również uważam, że kontynuacja obecnych działań, ale przede wszystkim, aby przedsiębiorcy mogli świadomie wiedzieć, jak, gdzie i po co inwestować. Bo może czasami nie warto inwestować, tylko usprawnić to, co mamy do tej pory. Myślę, że ten temat zainwestowania jest bardzo istotny, a ja ze swojej strony, podsumowując tę dyskusję, taką pewną myślą zakończę. To nie jest moja myśl, ale odwołuję się do tego, o czym dzisiaj też dyskutowaliśmy. Zmieniaj, zanim będziesz musiał zmieniać. Czyli to jest bardzo istotne. Mamy pewną szansę, skorzystajmy z tej szansy, zanim zostaniemy zmuszeni do konkretnych działań, bo jak w wcześniejszej dyskusji o smart gridach wynikało, może być późno i będziemy gonić stracony czas. Dziękuję wszystkim Państwu.